Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z gry Counter-Strike Global Offensive w trybie Danger Zone na mapie Sirocco. Przed chwilą ludzie wyszedł nowy update dla was, to będzie parę godzin temu, no to dzisiejszej nocy można powiedzieć. Wyszedł nowy update do gry, gdzie została nam tutaj odblokowana możliwość wyboru tabletu z pilotowaniem, premii dolców za eksplorację i premię dolców za falę. Ja sobie wezmę tablet z pilotowaniem, bo to wygląda w miarę najciekawiej. Przyznaje nam możliwość przejęcia kontroli nad dronami. Użyj tabletu, by wybrać drona do przejęcia. Więc za chwilę zobaczymy sobie, jak to działa. Jeżeli wam się materiał spodoba, no to dajcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek powiadomień, moi drodzy. No i też możecie dać znać w komentarzach, co byście ciekawego chcieli jeszcze zobaczyć. Wybrałem tutaj grę z automatycznym dobieraniem jakiegoś sojusznika. No jak widzicie, mój koleś się już z gry rozłączył, więc gramy tutaj solóweczkę. No ale może jakoś to w miarę uda nam się coś, wiecie, ugrać. Tam na dole jest duża czerwona skrzynia z bronią, tutaj też jest mała skrzynia z bronią, więc pasuje ją sobie szybko rozwalić, żeby tamtą skrzynkę mógł otworzyć. Mamy tutaj USP-ka 24 ammo, więc ładujemy go szybko. Schodzimy tutaj na dół. Miejmy nadzieję, że nikogo nie będzie, więc jak gram solo, to będę musiał ludzie chwilę tutaj czasowo przykampić, zagrać spokojnie. O, i mamy pokampione. Dobra, jest jeden hedzik strzelony. Ale goś łeb dostał. No, tego to się powiem wam szczerze, sam nie spodziewałem, że tak szybko go złożę. Ale też goś miał giwerę już, nie? Nóż podnosimy. Idziemy otworzyć sobie tą skrzyneczkę. Patrzcie. Jezu, jak to jest głośna. Maka 10 podniosłem. Te wybuchy będą głośne trochę. Leci jakiś dronik do nas? Dobra, ten dronik nic nie ma, to mnie nie interesuje. Właśnie nie wiem, czy... Okej. To jest koleś jakiś. Dwóch. To są ziomeczki, których przed chwilą rozwaliłem, to jest jeden. Gdzie jest jego kolega? Jeden już jest rozwalony, gdzieś to jest ten jego kolega, który go zrespił przed chwilą. Bo jak jesteśmy w dwójkę w oddziale, to mamy możliwość respienia się, nie? To jest fajna opcja, dobra, lekko goś obity, ale to jeszcze nie jest to. Trzeba go przyraszować, bo może coś z tego zaraz będzie. A jak nie, to goś mnie może też zmontować, nie? Za sekundę. Dobra, jeden zmontowany, to jest ten słabszy tutaj bodajże. Dobra, udało się ich wyeliminować. Dużo pieniędzy zarobiliśmy dzięki temu. I co mamy do kupienia? Bizona mamy do kupienia Famasa, ale ten mak jest mega fajny. Więc tym makiem sobie pogramy tutaj troszkę. Tego Mołotowa podniosę, Kevika biorę, kask biorę. Jak najbardziej. Tu leci dronik, który ktoś sobie chyba nas obczaja. Więc tak, 2950. No. Jezu, Famas amunicja jest do wzięcia. Tam coś poszło z dymem, nie wiem co. Czy to jest wyjście? Jest wyjście, ale delikatnie od strefy mogę dostać. Idziemy w tym kierunku. Dobra, więc mamy ogarniętych dwóch gości. Interesuje mnie ludzie amunicja razy dwa co najmniej. A później będziemy się zastanawiać, co dalej. Tam przez wodę będzie sypał gość już jakiś, bo widziałem. Tu jest do rozwalenia to działko. Ja to mogę spalić. Zobaczymy, czy to działa mołotow na to. Dobra, działa. To sobie szybko rozwalę. To są pompy, to pompy nie chcę. Klucz też nie chcę. Tam jest kolej z przodu do zmontowania. Tylko amunicję sobie wezmę z tego. Dobra, ekstra klasa. Pyk. Dobra, nie trafiłem go ani raz. Nie wiem, czy ten USP tam do niego dostaje, więc to będzie mały problem. Uzupełnię amunicję do tego, do USP też sobie uzupełnię, żebym miał na daleko coś. Tego gościa bym chciał spróbować sobie jakoś zmontować, chciałbym go jakoś załatwić. Ale może być z nim problem, bo on jest daleko mega. Coś słyszę. Dobra, przyczajmy się, bo to jest skrzynia z bronią. Więc tak dużo ludzi gra, jest zakładnik i skrzynia z bronią. Patrzcie, go się rozwalają. No i wchodzimy my i sobie go montujemy. Kolejny oddział wyeliminowany. Dobra, dawaj gościu, to co masz tutaj. Z kolejny ziomek, obity mocno. Dobra, zmontowany również. Nie jest to oddział wyeliminowany, ale gość zmontowany. Biorę z niego te kewiki, biorę amunicję. Biorę hajsik, dobra, uciekamy do boku. Gdzieś jego ziomeczek jest. Dobra, zmontowany również. Good, oni grają w dwójkę. Na 100%, bo przed chwilą widziałem w lobby ich, nie? Grali w dwóch.
i sobie tam ogarniali. Biegnie jego ziomek. Dobra, zmontowani również, guty. Ty ludzie, mamy kupę fragów już tutaj, nie? Ta gierka naprawdę dobrze się do nas tutaj układa. Eksplozywy, to biorę. Mam na koncie 3200. Co mnie interesuje? Pancerz hełm mam. No teraz tylko i wyłącznie amunicja, bo też broni za dobrych nie mam, albo ulepszanie. O, blokuje inne te. Zagłuszacz radarów. Blokuje inne drony w naszej okolicy. Fajny motyw. Pakiet mobilności też sobie wezmę. Apteczki jakieś mam. Taktycznego nie chcę. Teka mam, dobra, wszystko resztę mam. Zostało jeszcze 6 wrogów przy nas, oprócz nas. Oleci do nas pakiecik, patrzcie. A, to jest ten zagłuszacz, nie pakiecik. Ej, to bez sensu to użyłem, myślałem, że to inaczej trochę będzie działało, że to będę mógł sobie przesunąć. Dobra, dawaj to szybko. Wariaciku, bo za chwilę będzie. Właśnie, nas strefa biła. Niepotrzebnie straciłem troszkę życia na tej strefie. Tu jest ten zagłuszacz chyba, bodajże. Jest gość. Dostał delikatnie po głowie. Dalej dostał. To mamy dwóch gości nawet. No to jest nieciekawie. Dobra, najdzik wchodzi. Gość jak mnie przeraszuje, to może zginąć. Jak nie zraszuje, to jest po nim. Dobra, odpalamy tutaj kilka. No nie miałem szans, spalił mnie. I dwóch grało, dwóch na jednego. Czwarte miejsce zajęliśmy. Walczyliśmy tutaj dzielnie, nie? Walczyliśmy naprawdę dzielnie. Próbowałem tutaj coś wyciągnąć z tego meczu. No ale ciężko było, bo mój teammate nie połączył się. Zabiłem 8 osób, aż 8 fragów w jednym meczu. To jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Volume 01. Sierżant 9, awansowaliśmy tutaj jakimś stopniem. Zebraliśmy 3500. 6 wrogów usłyszało moje kroki. Tego też wcześniej nie było, dostałem jakieś graffiti. Dobra ludzie, to co zmontowaliśmy to nasze i widzimy się zaraz w kolejnym meczu. Drodzy, jesteśmy w kolejnym meczu. Jesteśmy w kolejnym meczu na trybie Danger Zone. Po raz kolejny wziąłem sobie ten tablecik i tym razem gram z randomem. Mam nadzieję, że ten gość będzie chciał ze mną współpracować i coś ogarnia tej gierki, no to, tą gierkę. To może coś jeszcze wyklikamy. P2000, wolę P2000 od CZ-y. CZ-a ma bardzo mało amunicji, a na tym trybie amunicję ludzie trzeba bardzo, bardzo szanować. Dobra, mamy P90 do kupienia w sklepie. Mamy do kupienia również tutaj Famasa i Digla. No na tą P90 bym polował, ale też mamy gdzieś w pobliżu tutaj już przeciwników. Więc delikatnie, powoli muszę podchodzić. Gdzieś tutaj powinien być gość. Na blisko, dobra, tam coś kombinuje. Dobra, dostał dwa razy w czapkę. Leży, jeden gość zmontowany. Jest jego kolega. A jego kolega biega z nożem, więc oddział mamy wyeliminowany. To jest mina jakaś. Tą minę bym chciał sobie zniszczyć, żeby za chwilę mi tutaj smrodu nie narobiła. To jest kolejna mina. I tu są bronie z gości. Co oni mieli ciekawego? Jest jakaś CZ-a, są jakieś kevlary. Dobra, jakiś pakiecik mamy startowy tutaj załatwiony. P90 sobie zamówię, P90 jest mega spoko akurat. Tutaj medkita z gościa wezmę, siekierę jakoś mamy. Sojusznik odrodził się, więc mój sojusznik już raz zdążył zginąć. Powiem tak, tablet z jednej strony może fajnie wygląda, ale z drugiej strony nie wiem jak to wykorzystać, żeby właśnie ogarnąć przejęcie czegoś, nie? Przejęcie jakichś rzeczy od gości, no. Nie wiem, czy on nie służy tylko i wyłącznie do monitorowania. Tak jakby. W sumie trudno wyczuć. Dobra, P90 w naszej łapie. Pieniądze jakieś nam się tutaj uzupełniają. Za chwilę amunicję będę mógł zamówić. Dobra, to tutaj ładujemy to. Tam jest kolejna skrzynka z eksplozywem. Ale jest też ta z pieniędzmi. Paczuszka. To jest amunicja, dobra, uzupełniamy. Też więcej ludzi jest amunicji teraz na tym trybie, tak zauważyłem. Dużo więcej niż na tej poprzedniej mapie. Dobra, jest gość. Zmontowany szybciutko. To była solówka jakaś, więc oddział kolejny za nami. Idziemy na górę, może miał medkita, to sobie od niego wezmę. Będziemy mieli kolejnego. Co on tu miał? Dual beretki, jakaś amunicja. Jest medkit, więc tego mogę użyć. Uzupełniamy się na maksa. Podnosimy kolejnego. No i już musiałem stracić oczywiście. Tutaj mamy 50 golda. To sobie zawijamy. Dobra, 120. Co możemy ciekawego zamówić? Już patrzymy w sklepik.
Ulepszenie dronu. Przyspiesza dostawę twoich zamówień. Dobra, bierzemy to. I pokazuje jakieś tam pozycje na mapie, więc... co to dokładnie pokazuje nam? Pokazuje pozycje pozostałych dronów. Dobra, no to chyba teraz wszyscy widzą i tak wszystkie drony, więc... trochę dzika opcja. Idziemy tutaj do przodu. Czy ten ziomeczek za mną followuje? Nie, on się tam gubi gdzieś. No, no raz już padł, niech idzie bliżej mnie. Niech podnosi jakąś giwerę i jedzie z tematem, nie? A nie tak się czai. Dobra, jakieś strzały słychać, strzały. Cicho trochę słyszę gierkę, mam ją wyciszoną, żeby wam też nie biło za bardzo po uszach. Więc jak ktoś mnie zajdzie tutaj od pleców, to będzie trochę lipa. Jakieś pompy słyszę. Goście są tam na tej wyspie. Kolejna amunicja. Uzupełniona. Tutaj co jest? Czerwona skrzynia. Niech ten ziomeczek ode mnie followuje, to mu ją zaraz szybko otworzę i będzie miał giwerę do podniesienia. No jest pompka, na przykład. Brakuje tutaj systemu oznaczania, nie? Oznaczania broni, na przykład, jakbyśmy mieli. Bym mógł ziomeczkowi powiedzieć, typie, mam skrzynię, chodź otwieraj. A, tam jest koleś, dobra, z przodu jest gość. Boję się wyłożyć, bo wiem, że na mojego teammate'a to ja... na moim teammate'cie to ja polegać za bardzo nie mogę. Ten koleś coś tam strzelał, ma pompkę jakąś, nie wiem jak te pompy tutaj działają. On ma jakiś pistolet również. No petkę na taką odległość, słaba opcja. Dobra, leży, oddział wyeliminowany. Gość się złożył. Tą skrzynię rozwalamy, co tu jest? Też jakieś pompy, więc nowe, jak gościu chcesz to sobie weź. Zakładnik, zakładnika nie uratujemy, bo nie mamy jak. Miał gość strzykawkę, więc to używamy, to sobie podnosimy. Życie na maksa odnawiamy. On miał paralizator jeszcze, który sobie chętnie tutaj przytulę, jest to Zeusik. To bierzemy, dobra, to jest kolejna skrzynia z bronią. Tu mamy pistolety, może będzie coś fajnego. Tech 9, no teka chce, tech jest fajną akurat giwerą. I idziemy na górę. Kogoś słyszałem chyba i ktoś może kampić tutaj na schodach. Na nas. Chyba, że to słyszałem mojego teammate'a. Jest też taka opcja. Dobra, powoli, delikatnie tutaj podchodzimy. Kolejne skrzynki do rozwalenia. Pyk. Mag 10. I młotek. No, kolego. Zapędziłeś się troszeczkę. Ale tylko jeden HP mi zabrał. Myślałem, że więcej się bierze. Zrzut leci gdzieś na nas. Tutaj jest kolejna skrzynka USP. No, USP fajną rzeczą jest akurat. Ale mamy tego teka, więc zostawiamy. Tu jest apteczka kolejna. Możemy przykampić. Bo tu leci zrzut na nas i czekamy na razie. Może coś ciekawego nam się zaraz tutaj pojawi. Volume sobie troszkę ludzie zgłośnie na 0,25, żebym słyszał, jak ktoś będzie podchodził. No i spokojnie, spokojnie. Tutaj dużo ludzi kampi, tak gra właśnie, że wiecie, czeka. Przyczaja się i później wskakuje, leci ten zrzut. No tam się można spodziewać kałacha, można się spodziewać M-ki. Raz miałem okazję tylko z M-ką polatać tutaj. Raz, smoke tutaj wchodzi. Odcinamy tam delikatnie. AWP. AWP tutaj mamy. No, AWP fajna giwera, ale... Let's go, take AWP, AWP, AWP here. Niech gość weźmie awkę może, bo ja spróbuję tutaj klikać z tego, co mam aktualnie. No ja z awką tutaj na blisko. Mogę być słaby po takiej przerwie z kanterem, więc... Zagram ludzie tą petką i go będę osłaniał. I to może być fajniejsza opcja zagrania czegoś takiego. Bo ja na osłonę będę dobry. Na blisko spróbuję go tutaj ratować. Na daleko niech goś wyciąga. Może akurat jest jakimś esportowym świrem i ten mecz uda nam się wygrać. No na tej mapie jeszcze ani razu nie wygrałem. Więc fajnie by było w końcu ten, wiecie, meczyk szarpnąć jakiś, nie? Gdyby to był kaba, gdyby to była MK, byłoby też ciekawiej. No ale dobra. Ty kolego z tą ławką chodź. Ty przyjacielu mój drogi, chodź z tą ławupą. Dobra, zmontowany gość. Clementine. Jezu, nie mogłem broni ogarnąć. Przeładowywałem to. Clementine miałem w poprzednim meczu. To był bardzo, bardzo słaby gość. Bardzo słaby gość. I teraz udało mi się go zmontować w ogóle. To jest masakra. Tam jest mój trup. No ja spróbuję do niego się jak najszybciej zrespić i uratować mój ekwipunek, no. Tu jest mój ekwipunek, szybko to podnosimy. Ja miałem naprawdę fajny zestaw. Tą petkę wolę. Po co ja tu ładowałem, jak ja miałem całą amunicję na tym? Zrobiłem ludzie jeden z największych błędów.
Ale dobra, już żyjemy, udało się jakoś to przeżyć. I wiemy, że mamy tutaj gdzieś gościa na bliskę, bo on go chyba nie wyczyścił. Co to jest? Nie wiem. Dobra, ładuję tę giwerę. Żeby tutaj za chwilę jakiegoś kwasu nie było, nie? Żebyśmy jakoś bez sensu nie padli. Bo ta pierwsza moja wysypka, no to jest to, że mało gram w tego Counter-Strike'a. Kiedyś grałem w Countera dużo, naprawdę dużo. Ja miałem w 1.6 Counter-Strike'a 11 tysięcy godzin chyba przegrane. Ale teraz ludzie jak się nie gra, no to się z formy wypada bardzo, bardzo szybko. No i dobra, mamy jeszcze dwóch wrogów. Więc mój gość musiał wyczyścić go. Mój ziomeczek musiał go wyczyścić, więc mamy ostatni oddział. O, lecą flesze, blokada posiłków za 15 sekund. Ulepszenie drona przyspiesza. O, to ja mam gościa tego. Gościa tablecik chyba. Nie mam tych dodatków moich. Jest gość. Obity, dobra, jeden leży. Ładujemy boosterka w siebie. Yeah, come on, come on, last player. Został ostatni gracz. Dobra, leży. Dobra, okay. Ludzie, w końcu się udało wygrać mecz. GG. Pierwszy raz udało mi się wygrać na tej mapie meczek, więc cieszę się bardzo. Świeżo po aktualizacji mamy zajęte pierwsze miejsce. Zobaczymy jeszcze, jakie będziemy mieli statystyki, bo w sumie wydaje mi się, że wyskoczyliśmy naprawdę tutaj ładnie. Jeden gość tam zmontowany, to jest drugi zmontowany. Hedzik strzelony, gość miał skauta na daleko. No, troszkę słabo zagrali. Mieliśmy 11 otwartych skrzyni, mieliśmy 6 zabójstw, 3 zastrzyki użyte, 465 metrów śmignęliśmy razem, no i udało nam się to wygrać. Jeżeli wam się, ludzie, materiał spodobał, no to dajcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek powiadomień, piszcie, jakie macie propozycje co do tego trybu, co byście chcieli, żebym przetestował, a ja się z wami żegnam, trzymajcie się, do następnego, życzę wam miłego dnia, no i cześć wam!